Cześć, nazywam się Piotrek Konopka i witam Was w kolejnym, 89. już odcinku z cyklu Piotrek Dobra Rada mówi o pracy zdalnej. Dzisiaj powiem kilka słów na temat wyników ankiety, którą przeprowadziłem tydzień temu na LinkedInie. Tydzień temu zrobiłem odcinek Piotrka Dobrej Rady na temat tego, jak może wyglądać przyszłość za 35 dni licząc od dzisiaj, czyli od 7 września. Ponieważ 7 września wygasają przepisy związane z pracą zdalną wprowadzone tarczami antykryzysowymi. I zadałem na LinkedInie w ankiecie pytanie, jakie są opcje na przyszłość i jak moi czytelnicy mogliby przepowiedzieć taką przyszłość. No i najmniej popularna cieszy się opcja pod tytułem, że pracownicy podpiszą umowy o pracę. Na drugim miejscu znajduje się opcja pod tytułem przedłużą okres tymczasowy, to znaczy parlament jakoś przedłuży te przepisy tarcz antykryzysowych. Być może w związku z ostatnimi wzrostami zachorowań na koronawirusa ta sytuacja nabierze tempa. Na drugim miejscu znajduje się wrócimy do starych czasów, to znaczy nic się nie zmieni, wygasną przepisy, a praca zdalna po prostu wróci do takiej sytuacji, jak była poprzednio, to znaczy będzie przywilejem wybranym dla niektórych. I na pierwszym miejscu jest opcja pod tytułem pojawią się nowe zapisy prawne i praca zdalna zostanie wprowadzona na stałe do naszego obiegu gospodarczego jako równoprawny model pracowania obok pracy stacjonarnej bez konieczności podpisywania umów o telepracę. Natomiast pokusiłem się, patrząc na profile osób, które odpowiadały, pokusiłem się o niewielką analizę i najwięcej osób, które odpowiadały, to byli freelancerzy. I freelancerzy również wskazywali, że ta tymczasowość będzie przedłużona, czyli to, co znamy z świata nas otaczającego, że rzeczy tymczasowe są w Polsce najbardziej trwale, to wśród freelancerów również pojawiały się takie opinie, że to jest rzecz najbardziej trwała. Jeżeli chodzi o grono specjalistów, czyli osób pracujących na stanowiskach juniorskich i średniego szczebla specjalistycznego, to wśród nich najczęściej pojawiało się przekonanie, że pojawią się nowe zapisy prawne i praca zdalna będzie umożliwiona bez konieczności podpisywania na nowo umów o telepracę. Jeżeli chodzi o management, czyli kadrę zarządzającą, nie mówimy tutaj o prezesach, to management również ma taką nadzieję, że pojawienie się nowych przepisów będzie istniało. Natomiast dosyć ciekawe jest to, co się pojawia, co prawda są to pojedyncze odpowiedzi, ale poziom zarządczy w korporacjach, czyli ten tak zwany C-level prezesi i wiceprezesi i dyrektorzy wyższego szczebla, optują za tym, że albo zostanie przedłużony okres tymczasowy, to widzicie zaznaczone na niebiesko, albo po prostu wrócimy do starych czasów. Tak samo osoby, które są właścicielami firm, tu z kolei mamy kompletnie na odwrót, to znaczy te osoby optują za tym, że pojawią się nowe umowy o telepracę z pracownikami, ewentualnie pojawią się nowe regulacje prawne, które umożliwią na stałe wprowadzenie pracy zdalnej do naszego obiegu prawnego. Także tak wyglądała ankieta, która odbywała się przez tydzień. Dziękuję wszystkim 48 osobom, które w tej ankiecie zagłosowały. Także jeżeli macie jakieś opinie na temat tego, jak będzie wyglądała przyszłość naszej telepracy w związku z COVID-em albo już bez związku z COVID-em, dajcie znać w komentarzach. Dzięki serdeczne, do zobaczenia i usłyszenia jutro. Na razie.